To jest podcast z Pasją o mocnych stronach. Odcinek 235. Dlaczego potrzebujemy sztuki? Rozmowa z Olą Doligalską. nazywam się Dominik Gruszczyk. pokazuję, że warto działać intencjonalnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj spotkanie z gościnią. Ola tworzy profil Porozmawiajmy o sztuce, który bardzo lubię obserwować, dzięki któremu dużo dowiaduję się o sztuce i uwrażliwiam na sztukę. No i teraz przy okazji wydania nowej książki, którą wydawnictwo Znak podesłało i mi, i Oli, bycie Caravaggio, miałem okazję z Olą porozmawiać. I rozmawiamy trochę o książce, ale przede wszystkim rozmawiamy o sztuce czym sztuka jest dla mnie. Ola zadała mi to pytanie i nie było to tak bardzo proste, żeby odpowiedzieć. Ciekawy też jestem, jakby jak wy byście odpowiedzieli na to pytanie. Ale rozmawiamy też o tym, jak się uczymy sztuki, dlaczego warto tej sztuki się uczyć, doznawać, dlaczego potrzebujemy sztuki. Bardzo ciekawy wątek w naszej rozmowie. Zachęcam do posłuchania i Popatrzenia na swoje otoczenie i popatrzenia na swoje otoczenie właśnie takim wzrokiem doceniającym to, co dobrego w tym otoczeniu jest. Zapraszam do mojej rozmowy z Olo, no i potem właśnie do rozmyśleń, rozmowy. Cześć Ola. Cześć Dominik. Dzięki za, za przyjście do mojego domowego biura i zgodzenie się na porozmawianie o temacie, który... Bardzo mnie interesuje, a jednocześnie czuję się w nim bardzo zielone, ale też bardzo zainteresowany. Ale zanim do tego przejdziemy, to Olu, kim jesteś? Więc na początek bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja jestem historyczką sztuki i choć brzmi to strasznie poważnie, to tak naprawdę opowiadam o sztuce na Instagramie w dużej mierze, bo zajmuję się popularyzacją tematu sztuki i kultury, starając się pokazać, że jest ona trochę bardziej dostępna niż nam to wmówiono w poprzednich latach, pokazując, że każdy może znaleźć tam coś dla siebie i że to jest naprawdę super przyjemna i super ciekawa rzecz. Ja ciebie obserwuję z, z przerwami od paru już chyba lat i w bardzo zajmujący sposób mówisz. Dziękuję z bardzo. Z przerwami, dlatego, że mam limit 100 osób, które obserwuję, jak kogoś nowego, co zaobserwować, sprawdzić, no. to kogoś potrzebuję usunąć. Jest, rozumiem. Dobrze. Dzisiaj rozmawiamy dzięki wydawnictwu znak, który nam podesława książkę. I trochę o książce porozmawiamy o jakiej tej książce zaraz opowiem, ale chciałbym wykorzystać troszeczkę tę okazję, żeby porozmawiać o tym, co robisz, dlaczego to robisz. I trochę oszuco ogólnie, więc mam nadzieję, że dla ciebie to jest ok. Jasne, jak najbardziej. No dobra, na początek zwykle ludziom, którzy przychodzą, którzy robią rzeczy totalnie inne niż ja, zadaję pytanie: jak to się stało, że robisz to, co robisz? Mhm. Czy pamiętasz taki moment, że zdecydowałaś i to było taki wiesz, jasny punkt na drodze i idę pomimo wszystkich przeszkód? Czy gdzieś jakieś takie meandry tam były, zanim trafiłaś w to miejsce, w którym jesteś? Okej, okay, więc u mnie ta historia jest dość długa. E, musimy się cofnąć, znaczy nie musimy, ale cofnę się na chwilkę do czasów dzieciństwa, ponieważ od zawsze lubiłam rysować i to było to coś, co przychodziło mi w miarę naturalnie. A też jestem z małego miasta, moim rodzicom bardzo zależało na tym, żebym chodziła na jakieś zajęcia dodatkowe. I wiadomo, do wyboru były tańce, gimnastyka korekcyjna i rysunek, więc z tych trzech u mnie padło na rysunek. I tak e, dość konsekwentnie mnie tam prowadzano. Więc naturalnym wyborem, gdy miałam tam lat kilkanaście i przyszło szukanie szkoły średniej, było poszukanie, wymyślenie sobie czegoś, co chcę robić, związanego jakkolwiek z pracą artystyczną. Wpadłam na wybitny pomysł, że zostanę architektką wnętrz i żeby sobie tę drogę ułatwić, pójdę do liceum plastycznego. Taki mhm. był plan. I do tego liceum plastycznego się dostałam, do bydgoskiego. Natomiast tam dość szybko zostałam dość brutalnie uświadomiona, że wybitnej artystki to ze mnie nie będzie, a przecież nauczyciele mieli właśnie takie ambicje, że przychodzimy tam wszyscy po to, żeby być no przynajmniej drugim matejką. I to, że można robić jakieś rzeczy artystyczne, nie powiem, że nie było w ogóle widziane, ale to nie o to nam powinno chodzić. My powinniśmy iść na SP i tworzyć wielkie rzeczy, więc ja dość szybko odkryłam, że to nie to, ale na szczęście równie szybko odkryłam wspaniałego nauczyciela historii sztuki. Mm -hmm. Dzięki któremu absolutnie zakochałam się w historii, sztuce, historii sztuki. Aczkolwiek pytałeś o Mędrę, więc mogę tutaj zdradzić taką historię, że w drugim tygodniu mojej nauki z nim, bo on był moim drugim nauczycielem w tej szkole, na jednej lekcji zgarnąłam trzy jedynki. Co dla... jednej. Na jednej lekcji, bo. Nie pamiętam, oddał sprawdzian, sprawdził zadanie domowe i wziął mnie do odpowiedzi, jakieś takie kombo. i to były moje trzy pierwsze oceny na tym przedmiocie w danym roku szkolnym i teraz mnie to absolutnie bawi, ale jak miałam 16 lat i byłam w mojej wymarzonej szkole, to było dla mnie totalnie stresujące, plus ja jestem z tych raczej piątkowych uczennic, więc była dość mocna degradacja, zawzięłam się w sobie, że ja mu pokażę, że ja umiem, że ja chcę na piątkę, no i jak się zawzięłam, tak skończyłam studia. Z Więc tego. taka to była historia. Wiesz co, po raz kolejny w tym podcaście w rozmów słyszę i to jest może 90-95% historii, że jest jakiś człowiek, nauczyciel, osoba, która gdzieś pokierowała, pokazała, poprowadziła. To jest niesamowite, tak ważne jest szczęście do tego, że trafimy na własną, właściwą osobę, nie? Tak, tak, to jest bardzo ważne. No, uważam, że gdyby nie on, to z jakąś gigantyczną frustracją skończyłabym liceum plastyczne i nie wiem, co bym robiła dalej, mhm. bo właśnie na etapie drugiej klasy Totalnie przepadła mi od tamtego momentu moje życie kręciło się tylko wokół tego, żeby uczyć się o obrazach i gadać o obrazach. I dalej ci zostało. Tak, tak. Dobra, ale kończysz studia. Z tego, co wyczytałem Twoje twojej strony, to jest i na uj i na Uniwersytecie Pedagogicznym. Mm -hmm. Opowiesz, jakie są dwa kierunki? Czy one się różnią? Tak, jasne. Więc na uj skończyłam historię sztuki pierwszy i drugi stopień. To jest taka klasyczna historia sztuki, gdzie się uczy tego, jak wyglądała historia sztuki, co zaskakujące. Czyli uczymy się o artystach, o nurtach, o kierunkach, o datach, o metodologii badań, o innych historykach sztuki, o Trochę o historii muzeum, w zależności od tego, jaki się wybierze. Kierunek później na drugim stopniu, można iść trochę bardziej w kuratorstwo, czyli tworzenie wystaw o tym w ogóle, jak działa muzeum, o muzealnictwie, po co są wystawy, jakie tworzyć, o całej narracji, o tym, jak działają instytucje, no wszystko to, co związane właśnie z tworzeniem sztuki. Natomiast na uniwersytecie Pedagogicznym wtedy to jest teraz mhm. uniwersytet, im. Komisji Edukacji Narodowej, wydaje mi ja się, tak, że m. oni zmienili tą nazwę w międzyczasie, studiowałam sztukę współczesną, więc to był bardzo kierunek nastawiony na. Sztukę współczesną, czyli na to, co się dzieje, no tak mniej więcej od lat 50. bądź 70. ubiegłego wieku, ale bardzo duży nacisk był kładziony na to, co się dzieje teraz, czyli na tych artystów młodych, żyjących, tworzących, na tworzenie więzi pomiędzy. Ja byłam akurat na specy... specjalizacji kuratorskiej, więc na to, żebyśmy nawiązali gdzieś więzi, żebyśmy na drodze zawodowej mogli się przecinać właśnie w ten sposób. Mhm. To były studia magisterskie też? Czy Ej, tak, po... tak. Uśmiecham się, bo w rozmowie potem do tego nawiążę, bo ja, żeby troszeczkę się poczuć pewniej w tym obszarze, robiłem sobie jakieś kursy w, w internecie. A to masz całe studia na ten temat, więc yy, aż mam później ochotę popytać, jaki był sylabus <laughs> okay. ty, tych studiów. No, co chciałaś dodać? Że sylabus był fantastyczny. To w ogóle... To są najlepsze studia na świecie. Nie, żebym miała wielkie doświadczenie, bo byłam na dwóch kierunkach, ale naprawdę, jeżeli ktoś tylko ma odrobinę zacięcia i bardzo szuka czegoś dla siebie, to to jest wspaniałe miejsce, wspaniali wykładowcy. Znowu mówiliśmy o tym, jakie to jest szczęście mieć dobrego wykładowcy. Tutaj są sami tacy. Naprawdę, dla mnie po UJOCie, który był bardzo konserwatywnym miejscem, takim bardzo zostałym, z wytoczoną hierarchią, z wstawaniem na schodach i stawaniem niemalże na baczność, żeby powiedzieć dzień dobry. Nagle miejsce, gdzie wykładowcy potrafią przejść stopą na ty, gdzie faktycznie robicie rzeczy, które gdzieś tam się odbywają w przestrzeni, gdzie widać taką realne powiązanie tego, co się dzieje na studiach, z tym, co potem robicie po szkole, po zajęciach. Niesamowite, polecam, naprawdę bardzo mocno. Myślę, że to jest związane z tym, że to była właśnie sztuka współczesna. Dotyczyła tego, co się dzieje tu i teraz i się zmienia, i trzeba było być na bieżąco z tym, więc to też jakby stymulowało taką żywą atmosferę? Myślę, że z jednej strony tak, a z drugiej wydaje mi się, że to jest po prostu dobór kadry, okay. bo ta kadra. Ym... Ewidentnie była przynajmniej pokolenie młodsza, więc to były osoby w porównaniu do, do Ujotu, tak, tak. Nie mówię, że wszyscy, ale w dużej mierze, więc oni byli też stosunkowo niedużo starsi od nas studentów. Niedużo mam na myśli 15, może 20 lat w niektórych przypadkach, więc też łatwiej było nawiązywać te relacje. Mhm. Pewnie do tego jeszcze wrócimy do tych meandrów i, mhm. i, i prostych ścieżek uczenia się. Zobacz, gdybyśmy mogli przeskoczyć do sztuki. Jestem. Mam ogromne takie pytanie, i coś co. Przyznam, że jak byłem młodszy, to trochę złośliwie rozmawiałem z osobami, które były za w sztuce, ale potem, jak byłem starszy, to chciałem to zrozumieć. Wiesz, to jest trochę jak z winem. Masz dwa wina czerwone, mm -hmm. które pijesz i obydwa ci smakują trochę inaczej, mm -hmm. ale specjalista ci powie, że to jest rewelacyjne wino, bo coś tam, coś tam, a inne jest jakieś płaskie i, mm -hmm. i, i niewarte uwagi. I tak samo mam ze sztuką. no Tu mówimy o sztuce wizualnej, mm -hmm. obrazy, sztuka, nie wiem, jeszcze jakąś inną, nie czy, czy zajmujesz się też rzeczami typu murale, graffiti i, i, i tak dalej. Anyway, stoisz przed jakimś dziełem i ktoś ci mówi, to jest ważne dzieło, to jest wielkie dzieło, to jest dobra sztuka. Stoisz przed czymś innym, ktoś ci mówi, to jest słabe, to jest, nie wiem, kicz, pastisz, a ty nie widzisz różnicy. Nie? I, i, I skąd ktoś wie, że to jest warte uwagi, że to jest coś dobrego, a to drugie to jest kiepskie. Dobra, więc pytanie, kto nam to mówi? Bo jeżeli to jest nasz kolega, z którym zwiedzamy muzeum, to ja nie wiem, czy ja bym mu do końca wierzyła. <gry> tylko raczej opierała się na własnym gdzieś tam poczuciu, że to mi się podoba, to po prostu mm. bardziej do mnie przemawia i to jest. Totalnie wystarczające, ale jeżeli mówi nam to ktoś, kto poświęcił może nawet nie całe życie, ale chociaż tak trzy czwarte, na to, żeby zgłębić, żeby poznać historię, żeby wiedzieć, co z czego wynikało, jakie nurty się przenikały, to po prostu naprawdę widzi się pewne rzeczy. Widzi w którym momencie ten, że coś jest z nim zdeformowane, jest celowym zabiegiem, a w którym artyście po prostu nie wyszło. Jeżeli się tym zajmuje przez lata, to. Naprawdę takie niuanse są gdzieś dostrzegalne i prawdopodobnie z tego wynika ta, ta różnica. Jestem. Ale dalej może mi się podobać takie kiepskie, Tak, koda. oczywiście, no pewnie wiesz, podłe frytki z baru przydrożnego też ci mogą smakować. No. Zależy od kontekstu, nie? jak jestem bardzo głodny, to, <noise> mi nie, to będą smakować, a jak jestem najedzony, to, to pewnie nie. Ale to jest, to jest ciekawe, bo jak wspomniałam, ja trochę próbuję zrozumieć, w jakimś tam momencie widzimy, że poduczę się trochę o sztuce, i zrobiłem bodajże na kursie, że był kurs przygotowany przez Momę. Mhm. I to było kilkanaście lekcji. Ten sam okres, o którym mówiłaś, tam 50, 60, 70 lata. Może nawet troszeczkę wcześniej, może nawet też okres 30, lat. I ja tam z, chyba zrozumiałem taką jedną, może największy wniosek dla mnie był taki, że jak na coś patrzę, to tak naprawdę to jest ułamek tego, czym jest to, to dzieło. Że tam niesamowicie ważne było zrozumieć, kto to malował, w jakiej sytuacji, jaki był kontekst, jaka była historia tego człowieka i co ten człowiek wtedy przeżywał. I dopiero wtedy mogę całościowo popatrzeć na, 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 na to dzieło. I yy. trochę pytanie do ciebie. Rzeczywiście ten kontekst jest tak zmieniający odbiór tego dzieła? On może być zmieniający. To znaczy, ja bardzo lubię rozgraniczenie patrzenia na rzeczy, na dzieła, na takie dwa etapy. I ten pierwszy jest taki totalnie intuicyjny, emocjonalny. Czyli patrzysz, Podoba mi się, nie podoba, uderza we mnie. I jeżeli uderza, to prawdopodobnie chcesz trochę czegoś więcej, chcesz się dowiedzieć. Uderza w sensie na taki poziom emocjonalny, tak? Tak, 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 że, tak. Że czujesz, że coś ci porusza, może mhm. cię ciekawi. Mhm. Tak. Tego typu emocje. Tak, mhm. dokładnie tak. I wtedy wchodzisz na ten drugi poziom. Dla mnie on jest znacznie bardziej satysfakcjonujący z takiej perspektywy, że jeżeli ja poznaję ten kontekst, albo się domyślam, albo po prostu patrząc na sposób nakładania farby, jestem w stanie trochę zadatować na przykład Dobre, To jest dla mnie totalnie satysfakcjonujące rzeczy. Ja myślę, że to jest jakieś skrzywienie zadowodowe, ale tak to. Odczuwa? Czekaj, czy ty mi mówisz, że patrząc na obraz i patrząc na sposób, nie wiem po czym widzisz ten mm -hmm. sposób kładzenia farby, jesteś w stanie stwierdzić, że to było malowane wtedy albo wtedy? Sposób kładzenia farby to może jest troszkę hiperbola, ale to jakie kolory są używane, w jaki sposób są ze sobą zestawiane, jaka kolorystyka to właśnie to się robi na studiach. Uczy się tego dostrzegania, bo na chwilkę odbiję od Twojego tematu, ale to była rzecz, która bardzo mocno mi poprzestawiała w głowie gdzieś na studiach. Jak złapałam się na myśli, że ja się nigdy, absolutnie nigdy nie nauczę całej historii sztuki. Że to jest po prostu niewykonalne, aby poznać wszystkie dzieła sztuki. W związku z czym muszę odkryć jakiś sposób, aby opanować wiedzę, która mi pozwoli na te wszystkie dzieła patrzeć i na to, żeby ja je potrafiła gdzieś umieścić. W związku z czym właśnie wtedy nauczenie się tych niuansów, popatrzenie dla którego obszaru geograficznego, jaki sposób kładzenia farby, jaki sposób użytej kolorystyki, jaki sposób wybierania tematów był charakterystyczny, to jest dla mnie super satysfakcjonujące i gdy po latach potrafię to zauważyć, na przykład nie wiem, wchodzę do jakiegoś muzeum, w którym nigdy wcześniej nie byłam, Widzę dzieła po raz pierwszy w życiu, bo jest to jakaś mała miejscowość nadmorska, i myślę sobie. A to trochę podobne do Rembrandta. I podchodzę, patrzę na podpis i jest tam 1650... Ech, trafiłam. Że ten, ten sam okres, te, tak? Te, te, Rembrandt tak, Rembrandt umiera w 1669, więc to jest jeszcze ten mhm. okres, gdzie, gdzie żywo inspirował. Więc to jest dla mnie super satysfakcjonująca znajomość tego kontekstu i uważam, że ona jest ważna i może naprawdę bardzo dużo dodać do odbioru dzieła, bo będziemy na niego patrzyli w taki bardziej... Rozumowy, całościowy sposób, trochę bardziej go analizując, ale nie, nie uważam, żeby to było niezbędne do odbioru dzieła. Ja bardzo lubię to zestawiać z muzyką. Czyli, jeżeli słuchasz muzyki, to na taki Pierwszy odsłuch, jesteś w stanie mm, powiedzieć, czy to ci się podoba, czy, czy chciałbyś do tego zatańczyć, czy włączysz sobie to po raz drugi. I to jest jakiś taki ten podstawowy poziom, gdzie właśnie mówiłam o tym, czy rusza, ale potem słuchasz tego po raz drugi, trzeci i zaczynasz zauważać, że tu jest jakiś inny instrument, tu jest jakaś partia, a tutaj widzisz, co ktoś zrobił z wokalem i mm, rozszyfrowanie tego może być bardzo satysfakcjonujące. i Analogicznie dla mnie to jest właśnie to osadzenie w kontekście, ale nie jest to niezbędne, żeby stwierdzić, że ta piosenka mi się podoba i chcę ją posłuchać jeszcze raz. Ja mam podobną analogię, ale to filozofii. Mhm. Czytam jakiś e, m, esej filozoficzny jakiegoś filozofa i on mi się może podobać lub nie. E, I to jest ten pierwszy poziom odbioru. Ale jeżeli wejdę na drugi poziom, to wiem, kim się inspirował, e, kiedy tworzył, kto na niego wpływał, jakie była jego historia, bo to zmienia odbiór e, mhm. tej filozofii, nie tylko na poziomie tego, czy mi się podoba, czy nie. Tylko dlaczego to było stworzone w ten sposób. Tak, dokładnie tak. Więc twoje porównanie bardzo jest dla mnie przydatne, bo właśnie pozwala mi, mhm. pozwala mi lepiej, lepiej to zrozumieć. Uwalniając to, co powiedziałeś, że dalej mogę, może mi się podobać mhm. coś, co, co nie jest uznawane ogólnie dobrze, za, za dobre. Natomiast ciekawe, czy ja jako laik mogę się nauczyć takiego, przynajmniej częściowo, albo ja albo ktokolwiek, bez pójścia na studia, mhm. częściowo odczytywania tego kontekstu. Jesteś w stanie się tego nauczyć, bo wbrew pozorom, naprawdę my sporo wiedzy już mamy, jeżeli przejdziemy przez jakiś etap edukacji. Tylko nie przekładamy tego na rzeczy historyczne, na rzeczy związane ze sztuką. Czyli prawdopodobnie miałeś historię, kojarzysz jakieś duże wydarzenia. Absolutnie nie chodzi mi o to, żeby pytać tutaj kogoś z dat, ale kojarzymy gdzieś tam nie wiem, bitwę pod Grunwaldem jakiegoś króla, więc jeżeli, jeżeli widzimy wielki portret królewski, to prawdopodobnie jesteśmy w stanie gdzieś to umieścić, że to król zamówił, bo chciał. Chciał się pokazać z dobrej strony, bo chciał, żeby to mm. gdzieś tam wisiało y, u niego reprezentacyjnie, jak wchodzi ktoś do jego zamku, pałacu czy jakiejkolwiek innej rezydencji. Więc sporo tych rzeczy wiemy. Duża część odczytywania dzieł y, opiera się na rozgryzieniu tematów. Dwa najpopularniejsze case'y tematyczne to, jest, to są kwestie mitologiczne i kwestie związane z religią. Kwestie mitologiczne, myślę, że jesteśmy w stanie rozszyfrować Wenus, Zeusa, Posejdona, Hadesa. To, to są rzeczy, które my już wiemy. I z drugiej strony takie tematy jak ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie. My wiemy, mamy to gdzieś zakładowane w głowie, tylko troszkę sobie nie łączymy tych kwestii, że, że, że już to wiem. Myślałem, że powierzę edukacji w kontekście plastyki. Wiesz, moja mm -hmm. plastyka była, robiliśmy jakieś dziwne rzeczy. Jak myślę o plastyce, to mi się otwiera nóż w kieszeni, bo to były straszne jakieś motyle i tak dalej. Nie robiliśmy żadnej analizy mm -hmm. sztuki. Może to ja robiłem też, byłem w szkole w latach 90., więc przed, mm -hmm. przed reformą. Nie wiem, czy teraz jest dalej tak, czy, czy inaczej, jeżeli chodzi o o, edukację. Zresztą o tym też, też porozmawiamy. No ciekawe, jakbyś mogła potem podrzucić jakieś y, y, sposoby, nie wiem, jakąś prostą książkę albo, mm -hmm. albo materiały, to, to, to bardzo chętnie. Tak jak powiedziałem, ten kurs był dla mnie odkrywczy, bo pozwalał mi zrozumieć konkretne dzieła, które znałem z popkultury y, czy z kultury i zrozumieć, o, to było odkrywcze, żeby narysować kwadraty w taki mm -hmm. sposób. Nie pamiętam, teraz na Te żółto niebieskie, czerwone Mondrian, Mondrian. Tak. zachwyt nowym Jorkiem, zachwyt mhm. miastem dużym, uproszczenie tego do takiego stopnia. I jak teraz wiem, że to jest kontekst to jest takie wow, nie? Tak, tak. Ale wcześniej? To kurde, każdy potrafi narysować kwadraty, prostokąty, linie mhm. o, w różnych kolorach. Ale jeżeli on to był pierwszy, i wiem, że to był jeden z pierwszych albo w tym czasie i. I, 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 i z czego to wynikało? I, z czego to wynikało? Tak. No, to mam autentyczny zachwyt e, kreatywnością tego człowieka mm -hmm. i zupełnie inaczej odbieram, e, odbieram te, te rzeczy. Są też takie chyba aplikacje, nawet e, które pokazują historię jakiegoś pojedynczego dzieła. E, nie pamiętam teraz, kiedyś używałam takiej aplikacji, że raz dziennie przychodziło. U... Daily Art. Daily, chyba tak. E, korzystasz z, czegoś z takich rzeczy? Że, albo, albo polecasz korzystanie? Bardzo polecam. E, Daily Art właśnie jest e, super. E, tak jak powiedziałeś, oni raz dziennie przysyłają jedno dzieło sztuki. I wydaje mi się, że to jest taka e, dobra rzecz dla osoby, która jest z tym zupełnie niezwiązana, że Jakieś takie minimum w swoim życiu wprowadzić. Drugą aplikacją, którą absolutnie polecam, ale ona jest niestety dostępna tylko dla użytkowników Androida. To jest aplikacja Muzei, która polega na tym, że codziennie zmienia ci tapetę na jedno dzieło o. sztuki. Więc to jest taka drobnostka, taka naprawdę malutka rzecz. A pamiętam, że jak sama z tego korzystam, codziennie bardzo mnie cieszyło, że mam tam coś innego. I to wcale nie były takie najpopularniejsze rzeczy, tylko tak, to było mniej więcej wymieszane. I po wejściu w aplikację można było sobie wejść na stronę Wikipedii z tym obrazem, więc jakieś taka podstawowa wiedza, jeżeli coś nam się spodobało, też, też była super. I tak... Więc bardzo polecam. Polecam też Google, Arts, Arts and Culture. Także oczywiście zbierzemy linki w notatkach będą w jednym miejscu. Nie wiem, czy to pytanie się zdaje komuś. To jest związane ze sztuką, ale masz ulubionego malarza epokę. E, tak, więc generalnie są dwie szkoły, że to jest tak, jak pytać matkę o ulubione dziecko. Tak podejrzewałem ja Ale ja jestem tym wyjątkiem, który ma, ponieważ bardzo, bardzo szybko, bardzo na początku tej mojej drogi związanej z historią sztuki totalnie przepadłam w malarstwie Caravaggio. Zresztą z tego powodu też dzisiaj jest tutaj to, to nie jest przypadkowe. I no, mimo że minęło już kilkanaście lat w tym momencie... Odkryłam całą masę innych artystów, artystek, dzieła, które uwielbiam, to jednak przy Caravaggio serce zawsze bije troszkę szybciej, więc... Spotykamy się, tak jak powiedzieliśmy na początku, bo wydałem to znak, podesłałem książkę Być jak Caravaggio, mhm. napisaną przez Tonego Tetro, o fałszerzu sztuki, zaraz się o to podpytam. Mhm. Skąd ta miłość do Caravaggio akurat? Nie wiem, to jest... Ja zawsze to przyrównuję jak do zakochania. Po prostu jak się zakochujesz, to, to wiesz i to działa, ale jak cię ktoś pyta, to, to nie umiesz tego wytłumaczyć. Dokładnie tak to działa z Karawaczem, że bardzo we mnie trafia, bardzo porusza. Jest to zazwyczaj malarstwo religijne, to jest sam początek XVII wieku w Rzymie, więc wielkie płótna kościelne, trochę mitologicznych. No nie, z jakiegoś powodu bardzo, bardzo do mnie trafia. Mhm. <laughs> Ciekawe. Ale potem studiowałaś sztukę współczesną, więc tak. a ze sztuki współczesnej? Ze sztuki współczesnej tu bym wskazała na znacznie bardziej kobiecą twórczość, bo też w sztuce współczesnej jest ich znacznie więcej. Bardzo, bardzo lubię to, co ro robiła Helen Harel, to, co robiła Lee Krasner, to, co robiła Fabienne Verdier, więc to taka, myślę, moja topka. Jasne. To są wszystko malarki abstrakcyjne, co ciekawe. Poproszę ci potem, żebyś podpisał te nazwiska. <śmiech> Oczywiście. <śmiech> Chętnie umieszczę wiesz linki, albo nawet <laughs> przykłady prac, jeżeli są tylko możliwe na Creative Commons, w dodatkę do odcinka. Chciałem na chwilę wskoczyć do, do książki, która to jest naszym przyczynkiem spotkania. Książka opisująca historię fowszerza sztuki, który ma teraz chyba 80 parę lat, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, tak. Gdzieś, czyli co czyli, czyli urodził się po wojnie. Nie, przed wojną, tuż w okolicach wojennych, jeżeli dobrze pamiętam, II Wojny Światowej. I uśmiechałem się, bo jak tę książkę dostałem, no to spodziewałem się jakiegoś bardzo czegoś powiązanego ze sztuką, a tak naprawdę mm -hmm. się czyta bardziej jak trochę kryminał, trochę mm -hmm. sensacyjna mm -hmm. książka, bo opowiada historię tego, jak człowiek doszedł do tego, że zaczął zajmować się sztuką, zaczął fałszować różne dzieła, jak przy tym używał życia mm -hmm. mocno, jak to się wszystko wydało i, i co się potem działo. Natomiast tam jest taka duża część, którą już wspomniałaś, bo ja byłem w totalnym szoku, jak bardzo ten człowiek, on jest chyba uznawany za dobrego fałszerza, prawda? Tak, to jest, tak. To jest w ogóle ciekawe sformułowanie. Dobry fałszerz, czyli że robi coś złego, ale w dobry sposób. Tak, wiarygodny jest. Wiarygodny, tak Pamiętając, że najwięcej e, takich e, dużych rzeczy, które sfałszował, robił w latach 80., początek mm -hmm. lat 9, nie, właściwie 80., 70. lata. Tak. Teraz mamy trochę inne, inne narzędzia do wykrywania e, fałszerstw. Mm. I byłem w totalnym szoku, jak bardzo on studiował epokę, żeby wiedzieć, że na przykład w danym obszarze były dostępne takie drewno, a nie inne, e, że w tym miejscu trzeba było użyć takich farb, a nie, a nie inne, bo były takie, a nie inne, dostępne przez tego, mm -hmm. przez tego malarza. To było bardzo, bardzo zaskakujące I, i nie wiem, jak ty czytałaś to doceniałaś ten kunsz tego fałszerstwa? Bo ja się zorientowałam, że ja się identyfikuję z tym bohaterem negatywnym jako pozytywnym mm -hmm. w, w tej książce. Nie? Czy też tak miałaś? Tak, troszeczkę mu się kibicuję, żebym się udała, że nikt go nie złapał. <grym> Więc tak, to faktycznie towarzyszy czytaniu tej książki. Dla mnie było to troszkę mniej zaskakujące, bo znałam to już z innych przykładów. Znaczy jego fałszerstwo, tak? Nie, nie, nie. jakby dość dobrze znam historię fałszerstw Hansa von Meggerena, czyli jednego z też ze słynniejszych fałszerzy dzieł sztuki, który oszukał nazistów. I zresztą on jest nawet tutaj wspomniany wspomi w tej książce i zestawienie tych dwóch artystów dla mnie było najbardziej szokującą rzeczą, ale właśnie tam Megeren też wspominał o tym, jak on szukał barwników, jak postarzał te swoje dzieła sztuki, więc wiedziałam i w jaki sposób to się robi, a przynajmniej jak oni robili, także było to trochę mniej szokujące, bo z tyłu go wymiałam, że tak, tak trzeba zrobić. No bo na dobrą sprawę, jak się nad tym zastanowimy, to jest całkiem logiczne, że, że, że jeżeli ktoś by użył nie wiem, współczesnych farb stópki, to prawdopodobnie dość szybko by się połapali, że na przykład wyglądają troszkę inaczej. No w sensie nawet na takim, na poziomie oka? Mm -hmm. to, to jest aż tak widoczne? Mhm. Mm kolory są trochę inaczej, no bo wyobraźmy sobie, teraz wszystkie farby są mieszane chemicznie, w sposób syntetyczny, właśnie w tubkach, a 400 lat temu używano do tego naturalnych pigmentów, więc taki sposób intensywności. Inaczej to wygląda teraz, gdy mieszamy to sztucznie w gigantycznych maszynach, a inaczej jak w moździerzu kruszyli sobie kamień, żeby tam uzyskać błękitny Mhm. Więc y, to prawdopodobnie byłyby subtelne różnice, ale gdyby to wziąć pod mikroskop, to myślę, że jest to totalnie do wyłapania. Mhm. Też się uśmiecham, to była taka rzecz, która totalnie mnie zaskoczyła. Na zdrowy rozum to jest logiczne, ale nie pomyślałam mhm. o tym, że opłaca się fałszować obrazy nie takie słynne, które są w muzeach, mhm. tylko podrabiać styl malarza i tworzyć nowe coś w stylu tak. tego malarza, no bo. Jest to logiczne, że jak sfałszuje coś, co jest widoczne publicznie, to się ktoś zorientuje, że, że, że to jest kopia. Tak, 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 drugą z taką opcji jest, można by się porywać na fałszowanie dzieł zaginionych, że się nagle jakoś magicznie odnalazły, ale to taki trochę śliski temat, bo jednak jest szansa, że ten prawdziwy oryginał gdzieś tam wypłynie, a więc tak, nauczenie się czyjegoś stylu i tworzenie w tym stylu jest całkiem niezłą techniką fałszerstwa. Jasne. No i teraz y, tu jest taki paradoks, nie? bo z tej książki wychodzi na to, że ten człowiek, Tony Tetro, był bardzo dobrym artystą. Znaczy, jest bardzo dobrym mm -hmm. artystą. Y, I te dzieła, które on stworzył, tak naprawdę, znowuż pewnie dla 90 jak mniej więcej procent osób, które to oglądają, byłyby nie do odróżnienia od tych oryginalnych dzieł danego, mm -hmm. danego artysty. Y, więc wracam do mojego oryginalnego pytania. Dlaczego to stare jest lepsze? niż to nowe, pomimo tego, że to nowe jest w stylu tego artysty i przedstawia podobny temat, ma podobny, nie wiem, podobne emocje wywołuje i tak dalej. Bo myślę, że musimy tutaj na chwilkę pochylić się nad kwestią tego, Czego my oczekujemy od artystów, i kim oni mają być, i co mają tworzyć? czyli... Ach, to chyba duże pytanie. jest, co? To jest bardzo duże pytanie. Obawiam się, że nie odpowiemy, choćbyśmy siedzieli do następnych pięć godzin. Bo Tony Tetro, moim zdaniem, jest bardzo dobrym rzemieślnikiem, bardzo biegłym technicznie, potrafiącym tworzyć w różnych stylach, nawiązujących do różnych artystów. Ale pytanie, czy sam z siebie jest artystą, skoro ta jego kreatywna część twórczości polega na odtwarzaniu i kopiowaniu tego, co już kiedyś było? Myślę. Ee... Przywołuję sobie trochę książkę, bo on tam um, tworzył nowe dzieła Daliego, mm -hmm. Caravaggio, czyli coś, co dzieli tam 300-400 lat. E, mm -hmm. co? Tworzył w stylu, ale tak. nowe rzeczy, nie? Też... E... Tak, ale żaden z tych styli nie był jego stylem takim. Jak mówiłeś przed chwilą o kreatywności Mondriana i to, jak cię to uderzyło, to Tony tetron niczego takiego nie zrobił. Proszę hmm. no, dla mnie artyści y, to jest na, na żywo teraz wymyślona mm -hmm. definicja, bo nie myślałem o tym tak, tak wcześniej. Duża rola to jest odwaga w komentowaniu rzeczywistości mm -hmm. i to jest chyba taka najważniejsza rzecz. Czy, czy mówię o artyście, piosenkarzu, piosenkarce, czy, czy kogoś temu, kto maluje, czy kogoś kto, kto rzeźbi, to jest coś, co komentuje rzeczywistość w taki bardzo ważny sposób, posuwając coś do przodu. Mm -hmm. Często artyści chyba no, nie bez kusery się mówią o awangardzie i i wychodzeniu przed szereg. Nie? Więc tego oczekuję od artystów. Nie jakiejś rozrywki, która ma sprawić, że jest mi miło przyjemnie, tylko właśnie może ma mi być trochę mniej miło, trochę mniej przyjemnie, bo coś jest mi niewygodnego. To mhm. Tego chyba oczekuję najbardziej od artystów. Artystek? No właśnie, bo sztuka od, od dawna, właściwie od samego początku służyła do jakiegoś komentowania rzeczywistości. Sztuka od praktycznie zawsze była polityczna, była osadzona w kontekstach, była na usługach władców, można władców kościoła, kogokolwiek to płacił, więc sztuka nie jest oderwana z tego kontekstu. Jest takie zdanie, które bardzo lubię, że każda sztuka była kiedyś współczesna. No tak. Tak i tak jak dzisiaj nas szokują te rzeczy w stylu tam, nie wiem, ktoś Rozsypał nitki w muzeum, i my się zestawiamy, wiemy, co to za sztukę, i że każdy by tak potrafił. Musimy sobie uświadomić, że na przykład, jak Veroneze w renesansie maluje ostatnią wieczerzę, to on też strasznie oburza sobie współczesnych, bo przedstawia Chrystusa i apostołów w współczesnych ubraniach. To jest tak, jakby teraz w kościele wisiała ostatnia wieczerze i był tam Chrystus w dżinsach. To jest ten poziom. Więc, tak, to komentowanie rzeczywistości, to bycie takim bardzo trochę odważnym, Kreatywnym właśnie, takim nieszablonowym wymyślenie czegoś. Wydaje mi się, że to jest to, co sprawia, że te dzieła są wyjątkowe, a jednocześnie mamy nałożony na to filtr iluś tam lat, iluś set w niektórych przypadkach i te lata minione epoki powiedziały trochę sprawdzam czy za 400-500 lat będzie to nadal wywoływało w ludziach jakieś emocje. Stąd też właśnie mamy tych wybitnych mistrzów, o których nadal się mówi i tych takich trochę mniejszych, o których słyszymy tylko na studiach z historii sztuki. Okej. Okay. Które czasami dzieła są wartościowe, dlatego że są stare i, tak, tak, i przetrwały tak. do dzisiejszego tak, czasu. Tak, tak. Okay. Jeżeli mówimy o takiej sztuce, to jest ja na przykład bardziej niż. To trochę jest dygresja, z boku zaraz wrócimy do głównego tematu. Nie że Marina Abramowicz mhm. i performance, trochę jej ciało i ona sama jest dziełem sztuki. dziełem sztuki. I gro tego, co ona robi, to jest taka sztuka, która mhm. najbardziej jest dla mnie niewygodna, mhm. tak naprawdę, bo najbardziej porusza rzeczy, mhm. których ja się boję, które wydają mi się obrazoburcze, cokolwiek to znaczy, nie? więc. Mhm. No. Tutaj, może dopowiemy, jeżeli ktoś się mniej kojarzy, to Marina Abramowicz bardzo często korzysta z własnego ciała jako obiektu, i chyba takim najbardziej dobrze obrazującym jest jej performance Rydzy Zero, gdzie ona się rozebrała do naga i w jej okolicy były położone różne przedmioty, ludzie mogli przyjść i za pomocą tych przedmiotów jej dotykać, robić właściwie cokolwiek by chcieli, a wśród tych przedmiotów były takie rzeczy jak róża, piórko, poduszka, ale też naładowany pistolet czy nóż. Mhm. Ja pamiętam jej, jej performance, kiedy siedziała i patrzyła, ktoś mm -hmm. przy długim stole ktoś mógł usiąść. Mm -hmm. I w ciszy patrzyli... Yy... Yy, tak, to artystka obecna. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Marina napisała książkę Pokonać mur, to jest jej autobiografia i ona tam opowiada o tym, w jaki sposób miała wmontowaną toaletę, żeby nie musiała schodzić z tego krzesła i właśnie ten performance mógł trwać, bo to trwało przez kilka dni, po kilka godzin dziennie, więc mm. takie kwestie fizjologiczne były dla niej dużym wyzwaniem. Tak, też ból wynikający z jednej, z jednej pozycji. pozycji mm. Tak, na drewnianym krześle, które raczej jest takie średnio, średnio wygodne. Proszę, wracamy z powrotem do, do, do dzieła. A propos też historii z książki, dla mnie było zaskakujące, że czasami trudniejsze niż sfałszowanie dzieła było sfałszowanie dowodów autentyczności tego Zierotyk. dzieła. Bo to znaczy, że gdzieś ktoś śledzi, jaka była historia danego obrazu, tak? Dalej. To jest jakoś sformalizowane? W jakim sensie sformalizowane? No, że. Jest, nie wiem, jakiś centralny rejestr obrazów, że jak ja stworzę obraz, to się muszę tam wpisać i dopiero wtedy wiadomo, że ten obraz jest moim obrazem. Okej, okay. z tego co wiem, nie ma takiego rejestru, aczkolwiek dzieła, które właśnie gdzieś w przeszłości były zamawiane, były gdzieś w muzeach, tak na przykład jest z łupami wojennymi, to jeżeli trafiają do jakiejś instytucji, to wtedy ta instytucja faktycznie prowadzi jakiś rejestr. Stąd ta droga jest udokumentowana. W przypadku starszych dzieł bardzo często są dokumenty potwierdzające zamówienie. Często są dokumenty, na których jest dokładny opis, jak to dzieło ma wyglądać, i to się faktycznie musi zgadzać, więc jakaś tam dokumentacja jest. A w międzyczasie. Takie dzieła tej światowej topki, rzadko kiedy wpadają w przypadkowe ręce, więc to mhm. się przewija przez domy aukcyjne, przez marszandów, przez właśnie jakichś władców bogatych mieszkań i większość z nich, jeżeli coś kolekcjonowała, a prawdopodobnie tak, skoro w ogóle mieli jakieś obrazy, w jakiś sposób sygnuje te swoje dzieła. Mhm. I to też nie jest tak, że jak ktoś zajmuje się sztuką, kolekcjonuje ją, to weźmie wszystko, co tylko jest namalowane na papierze, tylko większość ma jakiś swój wycinek, do którego właśnie trochę serca mocniej bije, więc tutaj też jakiś wielki research, u kogo to w ogóle mogło być, jaką drogą tam trafiło, no bo w jaki sposób trzeba wytłumaczyć, że włoskie dzieło nagle jest w Stanach, jeżeli chyba tylko dwa inne karawady są w Stanach, więc skąd tam nagle kolejny. Jasne. Mhm. W sumie teraz sobie zdaję sprawę, że nawet mam w domu plakat y, y, zrobiony przez artystkę i mam dokument potwierdzający, że numer mhm. tego odbitki tego plakatu i przez kogo zrobione, więc rzeczywiście są takie. Ciekawe. Spotkałaś się kiedy na, kiedyś na żywo z, bo To jest ta książka opisuje historię z lat 70. 80. Czy ty zajmując się sztuką spotkałaś się kiedyś z w ostatnich latach z aferą w cudzysłowie, o fałszerstwie, bo ostatnio odkryto, że coś, co uznawane było za autentyk, było sfałszowane? Y mm, w te strony na szybko nic mi nie przychodzi do głowy, ale dosłownie jest przed. Tygodnia, maksymalnie dwóch. W Polsce mamy Van Gogh'a. Buchnął taki news. Jestem sceptyczna do tej opinii. Sprzed paru lat, podobnie sceptyczna jestem do odkrytego. To znaczy, mamy Van Gogh'a? W polskich zbiorach potwierdzono, że jest obraz Van Gogh'a, ale jest on jest z początku lat 80. Van Gogh te swoje najsłynniejsze dzieła tworzy pod koniec lat 80., więc niecałe 10 lat później. I jest on taki no, poprawny technicznie. Nie? To tak maksymalnie, co można o nim powiedzieć, ale jak ktoś tam szuka tego, co w Wągogu jest najpiękniejsze, najbardziej poruszające, to niestety nie jest ten kierunek. A trochę w Polsce mam takie poczucie, że mamy trochę kompleksy i bardzo byśmy chcieli mieć te to dzieła. I to nie tak, że ich nie mamy, bo mamy ich kilkanaście, ale na skalę kraju w Europie, gdzie no, na przykład w Luwrze jest ich kilka tysięcy, to jest to stosunkowo niewiele, więc każdy takie wielkie nazwisko w naszych zbiorach robi wielkie wow. Mhm. I tutaj też jest kwestia tego, że nie zawsze dobre obyte nazwisko wystarczy, żeby dzieło samo w sobie też było dobre. Więc tutaj w tę stronę to jest jedna rzecz. Wspomniałam Leonardo da Vinci i Salvador Mundi. Też nie jestem przekonana, że to jest Leonarda. Mm. ale no mądrzejsi ode mnie stwierdzili, że jest, więc nie będę się wykłócać. Tylko w domowym bym zaciszył, gdzieś tam sobie pomrukuje, że mm, nie do końca. <śmiech> <śmiech> e okay. Ale takich, żeby coś z fałszerstwem faktycznie to nic mi do głowy w tym momencie nie przychodzi. A, mieliśmy przed wojną więcej e, takich wielki dzieł w Polsce, czy nie? No, przede wszystkim Rafael, którego nie mamy. E, a mieliśmy? mieliśmy tak? E, tak, młodzieńca Rafaela w kolekcji czartoryskich. Izabela Czartoryska ściągnęła do Polski wielką trójkę, czyli tam był Rembrandt, Da Vinci i Rafael. E, no i Rafael właśnie zniknął. W trakcie wojny, dwa pozostałe wróciły, są w Krakowie, w Muzeum Czartoryskich, właśnie. I łupów wojennych jest całkiem sporo. Sporo też się udało ich odnaleźć, na przykład obraz Madonna pod jodłami Kranacha wrócił do nas całkiem niedawno, ale zniknęły przede wszystkim dzieła polskich artystów, tych najwybitniejszych, typu Boznańska, typu Hełmoński, typu Matejko. Matejko chyba nie jestem pewna, czy jakiś zniknął, ale generalnie taranga po polskich nazwisk, więc to głównie polskie zbiory, polskich artystów ucierpiały. Jak mówisz o tej topce, to też jest ciekawe, bo część kojarza. Mońskiego kojarzę, Matejka oczywiście kojarzę, ale poznańskiej. Nie, nie do końca, więc. Wydaje mi się, że kojarzysz, tylko nie wiesz, że kojarzysz, Możliwe. bo dziewczynka z chryzantemami jest prawdopodobnie w każdym podręczniku do polskiego. Tak, no już klapka <grym> się otwiera, tak. Tak, więc myślę, że, że tutaj też. Jasne. To możemy przejść do jeszcze jednego pytania, który mnie tutaj bardzo zajmuje. Mam dużo przemyśleń, mając teraz 40-parę lat, że fajnie byłoby się nauczyć niektórych rzeczy, jak miałem 17 lat, mhm. bo to by mi ułatwiło Pomogło. wiele rzeczy, tak. Wiesz, na tej liście są rzeczy typu nazywanie emocji, regulacja emocji, komunikowanie się, mhm. rzeczy też bardziej praktyczne typu zarządzanie finansami, nazywanie, co jest faktem, co jest interpretacją, ale myślę sobie też o takich rzeczach innych i ja bym chciał dużo wcześniej doświadczyć nie wiem, w lepszy sposób muzyki, nie na zasadzie stresu, że mi każą śpiewać na lekcji mhm. muzyki, tylko się nauczyć teorii muzyki, zrozumieć. Dlaczego wtedy tworzono tak, teraz tak, jak były różnice technologiczne i tak dalej. I myślę, że sztuka tutaj też wchodzi w takie, takie, mm -hmm. takie obszary. Tak jak powiedziałam, plastyka dla mnie to był ciąg utrapień, związanych z tym, że mamy robić jakieś totalnie popieprzone rzeczy. Czy ty masz jakiś swój pomysł na to, jak warto byłoby sztuki uczyć, pokazywać młodym ludziom? Mm -hmm. Więc przede wszystkim ja jestem zwolennikiem tego, że plastyka w szkołach powinna być. Powinna być absolutnie obowiązkowa, ale nie powinna być oceniana, bo uważam, że ona ma dać coś innego niż piątki na świadectwie. Także od najwcześniejszych lat jestem za tym, żeby była, ale nie rozumiana jako lekcja rysunku, poprawnej anatomii, martwej natury, wołkowania tych butelek, draperii i tego wszystkiego, czego wszyscy nie znoszą. Absolutnie. Ani też nie chodzi mi o to, żeby czwartoklasistów zasypywać datami i o tym, jakie dzieło wiąże się z jaką bitwą. Nie w tę stronę. Bardzo bym chciała, żeby to było oparte na. Bardzo mocnym takim doświadczeniu tej sztuki. Artyści naprawdę przez lata. Stworzyli niesamowitą ilość technik, którymi można się bawić, którymi można mm, bardzo odczuwać, w które można się zagłębić, typu dripping, który jest chlapaniem farbą. Ja myślę, że jakby takim pierwszoklasistom pozwolić zachlapać pół sali, oni byliby totalnie zachwyceni. Ja bym był zachwycony. Ja też! A jakbyby nauczycielka albo nauczyciel gdzieś przy okazji powiedział, że ta technika tak się nazywa, i, i tyle tyle wartości edukacyjnej, to by to gdzieś w głowie zostało. Jak mi się to kojarzy z Polokiem, to jest źle, czy dobrze? Nie, bardzo dobrze. Okay. Tak, Polok jest uznawany za... To znaczy, on tworzył tą techniką, uznawany jest za najsłynniejszego twórcę w tej technice, ale nie byłabym samą, gdyby nie dodała, że to Janet Sobel była pierwsza w tym z nią, więc... Warto podobać to to. Tak, tak. Więc tego typu mhm. rzeczy jest cała tkanina artystyczna. Wśród dadaistów były readymates. Tutaj Ready -mates, ja czyli... Podnoszę rękę, do Dadaiści. <grymne> Dadaiści, Duchamp, Fontanna. Tak. Mhm. E, więc to będzie nasz przykład. Fontanna jest fenomenem, była bardzo skandalizującym dziełem z tej prostej przyczyny, właśnie swojej nazwy. Przy czym, jeżeli się zastanowić, to Fontanna Duchampa jest pisuarem, ale ona spełnia funkcję Fontanny, to znaczy spełnia definicję słowni słownikową Fontanny. Jest ceramicznym zbiornikiem na wodę. Mm -hmm. Tylko tutaj zagranie tym kontekstem zupełnie nam zmienia obrót, i tego typu ćwiczenie zrobione z dzieciakami, gdzie mają znaleźć przedmiot w swoim otoczeniu, w domu, gdzie ma podwójne znaczenie i może zaszokować, żeby pomyśleli, co może być dziełem sztuki i dlaczego, pokazanie im, jak się rozciera farby. Oczywiście dostosowane do wieku, do klasy i tak dalej, ale możliwości jest cała masa. Zupełnie inaczej się tworzy akwarelami, inaczej się tworzy akrylami, inaczej się tworzy w malarstwie olejnym. Pokazać werniksy, po pozwolić pobrudzić palce parafiną, iść w tę stronę, żeby zobaczyli, ile jest niesamowitych możliwości. A nie wałkować szyjkę od butelki, bo to jest po prostu tak okropne i niepotrzebne i tak bardzo zniechęcające. No, można by robić fantastyczne rzeczy i. Ja głęboko wierzę w to, że nauczyciele wiedzą te rzeczy, że oni, obiły im się o tych technik, przecież to są wykształceni ludzie, potrzebują kompetencji. Prawdopodobnie przewinęli się przez jakieś ASP, gdzie robili tego typu rzeczy. Oni to wiedzą, tylko. Bardzo bym chciała, żeby poszedł jakiś taki iskra, żeby przekazywali to dalej. Zacząłem żałować, że nie nagrywamy tego podcastu w wersji wideo, bo Ola podniosła się na kanapie, zaczęła żywo nabrała kolorów. Chyba, chyba ważny temat dla Ta, ciebie. Tak, bardzo ważny. Bo tutaj wchodzą moje kwestie prywatne. Jestem mamą prawie pół latki. Bardzo mocno praktykujemy wychowanie przez sztukę. I bardzo bym nie chciała, żeby edukacja taka systemowa gdzieś to w niej zabiła. Bo nawet jeżeli nie zwiąże swojego życia z tym, to uważam, że sztuka daje nam tyle uniwersalnych wartości, i tak bardzo jako społeczeństwo tracimy, że ich nie mamy. I właśnie jako dorośli musimy je sobie na nowo wypracowywać, że. Wielka strata czasu, potencjału i możliwości, które moglibyśmy mieć, gdyby to nam towarzyszyło od początku, a jednocześnie samo też wy, wyżycie się twórcze jest takim aktem bardzo oczyszczającym wiele osób to albo wycisza, albo właśnie nakręca. Zresztą, w ogóle prace ręczne stymulują nasz mózg. I my sobie tego nie dajemy, bo właśnie boimy się, że ktoś oceni, że krzywo, że nie tak, że ten konie nie wygląda jak konie, a mama to wcale nie jest podobna, jak na tym zdjęciu. A gdybyśmy zobaczyli, że możemy obcować z tą sztuką, tworzyć ją bez patrzenia na te techniczne kwestie, myślę, że naprawdę by nam to ułatwiło życie. Uśmiecham się, tego co mówisz. Wspomniałeś o uniwersalnych wartościach przekazywanych przez sztukę. Mogłabyś coś o tym więcej powiedzieć? Nie, tak. Więc... Jest sporo badań, które wskazują na to, że regularne obcowanie ze sztuką bardzo mocno rozwija naszą strefę emocjonalną, bardzo mocno pobudza naszą empatię. Rozwijamy w sobie te rzeczy odpowiedzialne za współczucie, za takie poruszenie, za kwestie społeczne, za utożsamianie się z innymi osobami, za odbieranie ich perspektywy, za taką głębszą próbę zrozumienia tego. Nie do końca wiem, jak to działa, w jaki sposób patrząc na abstrakcyjne płótno, rozumiemy lepiej społeczeństwo, ale podobno tak to działa i głęboko w to wierzę, że, że, że właśnie tak jest. To znaczy ufam tym badaniom. Nie mogę przytoczyć w tym momencie żadnego konkretnego, postaram się. Po nagraniu. Ym, tak, pode... zdanie, tak, 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 mhm. tak. Ale generalnie tak, sztuka bardzo mocno działa na te nasze kwestie emocjonalne, bardzo je regulując i rozwijając. Użyłeś sformułowania takiego obcowania ze sztuką. To jest, nie wiem, chodzenie do muzeów, oglądanie zdjęć w internecie. Co możemy się opowiedzieć o ze sztuką? Dla mnie to jest wszystko. <laughs> to jest trochę jak odpowiedź w stylu to zależy. Ale, żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę trochę odbić piłeczkę. Co dla ciebie, jako dla osoby, która nie jest związana ze światem sztuki, co jest sztuką? O kurde. Wydaje się, że proste pytanie, nie? Ale, mm. Generalnie mogę podpowiadać, jeśli chcesz. Wiesz co, powiem ci, na chwilkę, powiem mhm. ci takie pierwsze myśli, które przyszły do głowy, nie? Mhm. I to jest, nie mam biedy odpowiedzi, tylko mam przykłady. Dobra. Jak idę do muzeum, to to jest sztuka, nie? Do mangi, czy do Mocaka, czy, czy gdziekolwiek tutaj w, w okolicy. Jak idę do teatru? To jest optowanie ze sztuką, z grą aktorską, buduje jakieś emocje. Sztuką jest to, nie wiem, jestem w obcym mieście i widzę, widzę jakieś graffiti albo, albo tego porzecze, które jest znane, na przykład, nie wiem, znajdę Banksego na, mm -hmm. na ścianie. Ale sztuką jest też, na przykład, byliśmy z synem w Londynie i poszliśmy w, do tego osiedla budowlistycznego Barba... barba Barbican. Mm -hmm. Nie pamiętam dokładnie nazwy. I te formy tam też były dla mnie sztuką. Że ktoś pomyślał o tym, jak użytkowe budynki zaprojektować w taki sposób, żeby też były dopasowane do, do tego, jak codziennie je odbieramy. To to jest to, ale nie wiem, jak wstaję rano i zachwytam się muzyką, która porusza mnie, bo grała dobrze ze słońcem i z moim nastrojem, to też jest sztuka. nie? Czyli to, to jest... Takie przykłady mi przychodzą do głowy, jak pierwsze. Mhm. I to, co wymieniłeś, to jest w dużej mierze te rzeczy uznawane za tę sztukę wysoką, robię tutaj cudzysłów palcami, a masz swój ulubiony kubek do kawy? No jasne. Czy pomyślałeś kiedyś, że to jest sztuka, bo ktoś wybrał na nim kolory, że jest dobrze zaprojektowany, że dobrze ci się z niego pije kawę? Nie myślałam o tym jako o sztuce, ale myślałam o tym, że ktoś zaprojektował tę formę. Czasem myślę o czymś, jak coś jest źle zaprojektowane, mm -hmm. że ktoś kiedyś pomyślał, że zrobię to w ten sposób, ale, ale nie myślałem o tym jako sztuca. No i właśnie, dobre zaprojektowanie jest sztuką designu, bardzo dużą gałęzią, ale też to, że to nam się podoba, że sprawia, że nasze życie jest komfortowe. Designerskie rzeczy często są po prostu ładne i jak mówię designerskie rzeczy, to mam na myśli wszystko od ubrań przez kejsa na telefon po tapetę na ścianie, więc to obcowanie ze sztuką, ja bym myślała o tym w kontekście rzeczy estetycznie zaprojektowanych, nie zawsze użytkowych, ale właśnie takich, które sprawiają, że jest w naszym życiu trochę więcej piękna. Mhm. I dla mnie to jest obcowanie ze sztuką, bo jak wspomniałeś o um, instytucjach, o mocaku, o mandze, to już samo to, że idziesz do muzeum, ktoś wybrał te dzieła, uznał, że one powinny wisieć na ścianach, nadaje takiej trochę rangi temu, mhm. że, że to jest poważne, że to jest ważne, że, że powinieneś troszkę się tym pozachwycać, nie? A jak na podobnej zasadzie właśnie masz wybrać ten talerz do swojego domu, to też możemy się nad tym pozastanawiać, czy to jest ładne, czy to będzie dobrze ze mną grało i pomyśleć o tym właśnie jako o rodzaju sztuki. Mhm. Mm. Biorę, biorę dla siebie. To jest <laughs> ciekawy nurt. Jak o tym mówiłaś, i rozmawiałem w ogóle o tej edukacji, pomyślałam, że nie postrzegam jednej aktywności, jako uczenia się wokół sztuki, ale przekazywałem też mojemu synowi czegoś związanego ze sztuką. Ja bardzo lubię fotografię. Mm -hmm. Fotografię rozumianą przeze mnie jako, lubię zauważać rzeczy. Ja to nazywam uczę się widzieć patrzę kadrami przez pewien czas. Jak idę na spacer, to przez pewien czas przełączam mózg na widzenie kadrami. I kiedy mój syn dostał pierwszy aparat, to uczyliśmy się trochę rzeczy typo technicznych, Trójkąt fotograficzny, mm -hmm. ustawienia, te przesłony, migawki tak dalej. Ale potem robiliśmy sobie przez parę miesięcy wyzwania. Na przykład, że od od prostych technik kompozycyjnych, że przez tydzień robimy zdjęcia tylko z regułą trzech, ale potem przez drugi tydzień robimy zdjęcia tylko z ramką, że jest jakaś naturalna ramka w środku. Też jest gdzieś patrzenie przez pryzmat tego, jak jest świat organizowany i, i szukanie jakichś obrazów w, w przestrzeni. Więc yy, mówię o tym też dlatego, że robienie tego razem z nim sprawiło, że on teraz bardziej widzi takie, takie rzeczy. I mam wrażenie, że też częściej dostrzega, że coś jest źle zaprojektowane na zewnątrz, mm -hmm. więc potencjalnie jest to człowiek, który, jak nie wiem, będzie kiedyś budował swój własny dom, to nie wybierze czerwonej elewacji, jego obok są wszystkie szare, mm -hmm. <laughs> dlatego że ma takie prawo i może, może wybrać. Nie? I, I trochę tak czuję, że to jest też o tym, że obcując ze sztuką, obcując dobrym designem. Potem jesteś bardziej wrażliwy, wrażliwa na to i, mhm. i tworzysz też ładniejszą przestrzeń wokół siebie. Tak, totalnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, i myślę, że wybrzmiała tutaj bardzo dobrze jedna rzecz, którą chciałam wcześniej powiedzieć odnośnie tych lekcji plastyki. Czyli ty, jako osoba niezwiązana z tym, byłeś w stanie przekazać to swojemu synowi i faktycznie widzisz, że to zadziałało, że gdzieś go uwrażliwiło, mhm. że to przeszło dalej. To jak wspaniale wykształcone, wrażliwe społeczeństwo moglibyśmy mieć, gdyby toż systemowo szło od wykształconych w tym zakresie ludzi? Czuję, że, że byłoby przyjemniej, co najmniej, no ale też ładniej. Mam jeszcze jedno pytanie: może ono wypączku najwięcej więcej pytań. Ono się trochę we mnie odbija, Olu, też jako twórcy internetowego. Co cię motywuje? żeby tworzyć kontent treści, odbijać się od algorytmu, odbijać się od mhm. tego, że czasami coś zagra, czasami coś nie zagra to będzie trochę kliszowa odpowiedź, ale ludzie. W sensie ja mam świadomość niszy, w jakiej działam i to, że właśnie większość osób myśli, że to nie jest rzecz niezbędna, że to jest trochę dla freaków, trochę dla wybrańców i każda wiadomość, w której ktoś mówi hej, nie interesowałem się tym, a poszedłem do muzeum, to to jest po prostu jak miód na serce i takie, że okej, okay, to co robię ma sens, bo jasne, całego świata nie zwojuje, ale jeżeli chociaż parę osób dzięki temu, że gadam do kamery będzie miało ładniejsze życie, będzie wrażliwe, że będzie się otaczało pięknymi, um, pięknymi nie tylko przedmiotami, ale w ogóle pięknym ogólnie, um, to, to moja misja jest wypełniona i to właśnie mnie nakręca, gdy dostaję ten feedback, że to, co robię, działa. Prośba do wszystkich osób słuchających, jeżeli macie jakichś ulubionych twórców internetowych, <grym> dawajcie im znać. <grym> tak, jeżeli tak. jeżeli e, tworzą coś, co jest dobre. Ja sam też e, dokładnie to samo czuję, jeżeli. Mam kiedyś jakiś dołek i ktoś napisze: Ej, parę tygodni temu powiedziałeś coś takiego, bo to ostatnie nagranie mm -hmm. i zrobiło, zrobiłem to i to mi pomogło. To jest cudowna informacja, taka zwrotna, która zasila. Ile nas poświęcasz czasu? Przepraszam, poświęca to jest wiosło. Ile przeznaczasz na czasu? Poświęcasz, że jest pejoratywne, przeznaczasz, jest świadome. Okej, okay, więc to zależy. Ja w ogóle przygodę internetową zaczynałam od YouTube'a, więc wtedy to było znacznie więcej czasu, no bo przygotowanie się do nagrania, potem zmontowanie tego naturalnie trwało znacznie dłużej. Złożenie 10-minutowego filmu oczywiście wymaga więcej czasu niż złożenie 30-sekundowej rolki na Instagrama, więc myślę, że tak teraz w granicach godziny, dwóch, dziennie taki. Tak całościowo, gdzie myślę o tym, co mogłabym wrzucić, gdzie robię te rzeczy, gdzie tam odpisuję na komentarze wiadomości. Mhm. Myślę, że to byłby tego typu case. Jasne. To było moje ostatnie pytanie. Mhm. Na koniec, dzięki w ogóle, że podzieliłaś się tymi rzeczami. Ja wychodzę stąd zmotywowany, żeby bardziej jeszcze <laughs> bardziej doświadczać, nie tylko przypadkiem od czasu do czasu, tylko włożyć optywanie ze sztuką do swojego codzienności. Z zmotywowałaś mnie do taką no, Moja misja jest <śmiech> <śmiech> zrobiona tutaj. D dzięki za to. Na koniec rozmów pytam moich rozmówców, rozmówczyni o to, gdzie można ich znaleźć. Mhm. To jest jedno pytanie. A dwa, mówiliśmy o jednej książce. Ja ją polecam. Mi się bardzo dobrze ją czytało. W dwa, w dwa wieczory ją uknąłem. Ale oprócz tej książki, co jeszcze polecasz do przeczytania? Możesz zostawić z jedną, albo z większą liczbą książek. Dobra. Y więc jeżeli ktoś przeczyta Być jak Caravaggio i mu się podoba, to bardzo polecam zostawić to z To ja byłem Wermarem lub Fałszerz. Obie te książki opowiadają o Hansie van Magerenie, mhm. czyli o innym fałszerzu i to są zupełnie różne historie od odnego Tetra, więc ym, robi to całkiem duży bałagan w głowie o tym, jak ta sama profesja, tak na dobrą sprawę, może wyglądać zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś by chciał wejść w świat sztuki, potrzebuje jakiejś takiej książki na początek, Całym sercem polecam historię obrazów napisaną przez Davida Hockneya i Martina Grayforda. David Hockney jest współczesnym brytyjskim malarzem, natomiast Martin Grayford jest krytykiem sztuki. Oni napisali dwie książki właściwie to jest ta sama książka w wersji dla dorosłych i dla dzieci. O. Dla dzieci, takich bym powiedziała 70. No, dla dorosłych to wiadomo. I oni ze sobą rozmawiają o sztuce, tak jak krytyk z artystą, gdzie Hockney mówi na przykład, jak szuka inspiracji, zestawia kadry filmowe z dziełami sztuki. Tak, właśnie na początek, na co mhm. można zwrócić uwagę, jak patrzeć na światło, na kadry, co go zachwyca. Więc myślę, że. To jest bardzo, bardzo dobra i wartościowa książka na taki początek, i też ona nie jest taka naukowa. To znaczy, jeżeli ktoś się boi przypisów, trudnego słownictwa, to tego tam nie znajdzie. To jest totalnie książka taka, nawet jeżeli myślicie o sobie, że nie macie żadnej wiedzy w tym temacie, to spokojnie dacie radę to przeczytać, zrozumieć i, i będzie to um, miłe doświadczenie, a na pewno sporo w głowie porządkujące, więc mhm. myślę, że z tymi poleceniami. Dobra, a gdzie Cię znaleźć? Yy, najłatwiej znaleźć mnie na Instagramie. Tam nazywam się Porozmawiajmy o Sztuce. Yy, nazwa zobowiązuje, yy, więc yy, tutaj archiwalnie można też mnie odnaleźć na YouTube pod taką samą nazwą. I właściwie to są te dwa miejsca w internecie, w których jestem aktywna. Zapraszamy i ja obserwuję, tak powiedziałam, od czasu do czasu i zawsze wynoszę coś ciekawego. Dzięki, Ola, za Twój czas. Dziękuję również. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Dzięki, yy, Olu, za to, że. Dałaś mi swój czas i swoją uwagę. Porozmawialiśmy o sztuce i o tym, jak mogę się sztuki uczyć, jak mogę uczyć się sztuki z moimi synami, co dla mnie jest bardzo wartościowe. Jestem ciekawy, co ty, słuchaczu, słuchaczko, wyciągacie dla siebie z tego odcinka. Jakie są Wasze przemyślenia? Dajcie znać w komentarzach, tutaj na blogu, na Instagramie, na Facebooku, gdziekolwiek jest Wam wygodniej. Dzięki za dzisiaj, e, dzięki za to, że jesteście, wracacie, słuchacie, e, rozmawiacie. Bez Was tego podcastu by nie było. Duża wdzięczność dla Was. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!